powielanie w programach ABC. W menu elementy mamy taką opcję, która się nazywa powielaniem i ona pozwala na wielokrotne powtarzanie wybranych fragmentów w różny sposób. Możemy to powtarzać liniowo, możemy to powtarzać obrotowo, możemy robić lustrzane odbicie, a nawet tworzyć struktury spiralne. Pokażę to na początek do zadania płaskiego, czyli w płycie lub w tarczy. Elementy, powiel elementy. Proszę popatrzeć, wybieram pewien fragment i każę go liniowo powtórzyć 3 razy. No i proszę Państwa, zostaje coś takiego. Jeżeli wybiorę teraz inny fragment i też wybiorę liniowo, ale w kierunku osi Y i też o wartość 1,5, tylko tym razem raz, no to dostanę, proszę Państwa, kolejny kawałeczek. Ważna sprawa jest taka, żeby te, jeżeli chcemy mieć ciągłość siatki, jest to, żeby te wielkości przesunięcia powodowały, że elementy się ze sobą połączą. Jeżeli wpisalibyśmy coś mniejszego, no to w tym momencie dochodzi do zachodzenia elementów na siebie, co też nie jest najlepszym pomysłem. Jak to wygląda w obiekcie? Mam tutaj takiego gotowca. Te osoby, które oglądały film poświęcony zadaniu drugiemu w powłoce, w obiekcie, to już wiedzą, o co chodzi, ale tutaj możemy coś takiego zrobić. W obiekcie, no, najpierw to musimy się przygotować do tego. Rzucimy sobie to w ten sposób. Następnie wybierzemy elementy liniowo co 3 metry. I 4, przesadziłem, 3. No i proszę Państwa, mamy od razu coś takiego. Jak widać, bardzo szybko i łatwo możemy rozmnożyć czy stworzyć wysoki budynek tylko pod jednym warunkiem, że mamy powtarzalne kondygnacje. Proszę Państwa, no i tak by funkcjonowało to powielanie elementów liniowo. Jak to wygląda sytuacja, jeżeli mielibyśmy powielanie kątowe? Przygotowałem tutaj coś takiego. Siatkę łukową o kącie 90 stopni w obiekcie, do której dodam ścianę. Może zanim ją dodam, to jeszcze dobrze byłoby zidentyfikować, gdzie jest środek tego łuku. W menu współrzędnym mam taką opcję środek łuku. Wybieram 3 węzły na łuku i proszę Państwa, dostaję środek. To teraz kontynuujemy. Dodaj ścianę. Może ją damy troszkę niższą. No i mam tą ścianę. Teraz tą ścianę chciałbym powielić. Wybieram ją płaszczyzną i obrotowo co 30 stopni powtarzam to 3 razy wokół wybranej osi. No i teraz mam wybrać 2 punkty obrotu. No jeden tu już mam, po to właśnie to odczytałem, a drugi powstanie przez przyrost w kierunku osi Z o 1 metr. No i proszę Państwa, proszę bardzo, mamy powielone 3-krotnie. Proszę Państwa, wykorzystajmy ten nasz model do jeszcze jednej operacji, mianowicie do powielania przez lustrzane odbicie. I mam zrobić lustro, czyli wybieram 3 węzły płaszczyzny lustra. I proszę Państwa, mam już coś takiego. No jak Państwo widzą, tak to wygląda, jeżeli chodzi o powielanie w tych takich najbardziej prostych sprawach. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym powielaniu mamy również taką opcję, to jest obojętne w tym momencie, jak przesuwanie elementów. Przesuń elementy, przesuń elementy.
Oczywiście to funkcjonuje tylko jednorazowo i wtedy nie mamy rozmnażania tych elementów, tylko te elementy z tego miejsca zostają przesunięte w inne. Również operacja przydatna przy modelowaniu. No to by było tyle, jeżeli chodzi o powielanie proste. W kolejnym materiale pokażę, w jaki sposób zbudować schody spiralne czy spiralny podjazd.